Dzisiaj niedziela, dzień zmartwychwstania i w Ewangelii słyszymy słowa, których Jezus jakby sam też mówi o sobie: ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeżeli ktoś ten chleb spożywa, będzie żył na wieki. Ten obraz chleba tak bardzo jakoś mi się kojarzy z pierwszą komunią świętą, ale nie tylko z pierwszą komunią, nie? Z każdą Eucharystią. I dzisiaj Jezus chce nam powiedzieć o takim chlebie, który sprawia, że te wszystkie nasze głody, za którymi biegamy, tęsknimy, latamy na prawo i lewo, On jest w stanie zaspokoić. Jak do tego podchodzić? Dzisiaj jest ten dzień, w którym nie tylko chcemy słuchać Ewangelii, ale też tak naprawdę jesteśmy jako wierzący, jako chrześcijanie zobowiązani do tego, żeby pójść i wziąć czynny udział w Eucharystii. Żeby też karmić się chlebem, o którym dzisiaj Ewangelia mówi. Patrzmy na ten chleb rzeczywiście oczami takiej wiary, że to jest żywy, prawdziwy Bóg, który chce być w Tobie i we mnie, nie? Który chce Cię nakarmić. Pamiętam, prowadząc też takie kolonio rekolekcje przygotowujące dzieci do pierwszej komunii świętej, w takiej małej kaplicy, najpierw była konferencja o Eucharystii, właśnie o tym, że w tym kawałku chleba jest obecny żywy Pan Jezus. I kiedy przyszedł moment komunii świętej, te dzieci jeszcze były przed komunią, więc one nie przyjmowały ciała Chrystusa. Kiedy spożywałem ciało Chrystusa, nagle takie jedno dziecko, a potem cała kaplica z takim przerażeniem. Jedno krzyknęło: nie gryź go, nie gryź, przecież to go boli. I cała kaplica tych dzieci podchwyciła: nie gryź, nie gryź, nie gryź Pana Jezusa. Nie? Oczywiście wytłumaczyłem tym dzieciom, że to Pan Jezus nie boli, ale do dzisiaj pamiętam tą autentyczność, nie? Że te dzieci widziały, że to jest Pan Jezus. Nie? Może dzisiaj warto, biorąc udział w Eucharystii niedzielnej, uświadomić sobie: nie gryź, nie, nie gryź, nie, 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 nie deptaj, to jest naprawdę Pan Jezus, nie? To jest Pan Jezus, który przychodzi. I myślę, że tutaj nie jest sprawą kluczową to, co często się gdzieś tam na może właśnie stronach internetu rozgrywa. Przyjmować na rękę, czy do ust, na stojąco, czy na klęcząco. Przede wszystkim przyjmować z godnością i z wiarą, bo to jest żywy Bóg, który mówi: ja jestem chlebem żywym, który daje życie wieczne. To życie, które nigdy nie przemija. Kiedy karmimy się ciałem Chrystusa, tak naprawdę żyjemy na wieki. Niech Pan Bóg dzisiaj nas nakarmi, abyśmy nie chodzili głodni.